Puśćcie mnie! Puśćcie! To moja żona! To moje dziecko! Nie strzelaj! Nie strzelaj! Nie strzelaj! Puśćcie! Morder! Łajdaki! Puśćcie! To moje dziecko! Morder! Droga Jadwigo, pamiętam wyraźnie, jakbym patrzył na obraz tę noc, kiedy przed waszym domem znalazłem płaczące niemowlę, którego matkę zabili na moich oczach. Dziewczynkę nazwaliśmy Teresa na cześć patronki tego dnia. Więcej wody! Szybciej, szybciej, bo dziecko się udusi. Co się dzieje? Dlaczego nie płacze? Oddycha? Będzie żył. Pamiętam twarz twojego męża, gdy zobaczył mnie trzymającego na ręku płaczące niemowlę, przyniesione w chwilę po narodzinach waszego pierworodnego. Piszesz do mnie, że Kamil i Teresa wzięli ślub. Kto mógł przypuszczać, że tak potoczą się ich losy? Boże, jak szybko płynie czas. Zamknij, zawieje go. Nie zamykaj, duszę się. Zamknij. Dobrze. Cieszę się bardzo z ich szczęścia. I tylko wraca żal, że twój mąż, a mój brat tego nie doczekał. Po zwolnieniu ze zsyłki, gdy razem szliśmy pieszo w stronę Mandżurii, ciągle mówił o tobie i o dzieciach. Martwił się o was bardzo. Dlatego jeszcze raz proszę, przyjeżdżajcie czym prędzej. Przy budowie kolei wschodniochińskiej pracuje wielu Polaków. Mogę postarać się o pracę dla Kamila na kolei. Ciągle trudno mi wyobrazić go sobie jako dorosłego. Pamiętam wasze mieszkanie za sklepem, w którym karmione były dzieci. Patrzyłem na to i zazdrościłem wtedy bratu tak wspaniałej rodziny. Podziwiałem twoje dobre serce, z którym przyjęłaś znajdę pod swój dach. Mimo że wasz nowonarodzony syn był tak wątłego zdrowia i wymagał starannej opieki. Obiecałem bratu na łożu śmierci, że będę się wami opiekować. Zrobiłem wszystko, by zapewnić wam tutaj podstawy bytu. Wynająłem sklep, w którym będziesz mogła, tak jak w Polsce, sprzedawać materiały i pasmanterię. Na wszystko, co pochodzi z Europy, zbyt jest tu zapewniony. Będzie wam się tu podobać, choć to miejsce leży na końcu świata. Tereny są piękne, pełne lasów, jezior, rzek i cudownych krajobrazów. Razem z moją córką Mają czekamy na wasz przyjazd z niecierpliwością. Gabriel. Торговцы ведут вас сюда.
jakaś stacja, jak pańskiej Bagaż stawki, jak pan z niej weźmie. Pan chodzi i pokupaj. A co pokupaj? Nie wyszli. A madam, czemu was rys? Nie pan mędola. Tak. Zostaw to. Ty łobuzie, moja porcelana. Проходите, пожалуйста. Здесь. Пожалуйста. Торговцы придут вот сюда, на эту. Осторожнее, осторожнее. Вась, не забыл оружие-то. Внизу там этот, заводи карету, чтобы их сразу запросить. Давай, карету, так, давай. Проходи, покупай. 50. Mamo, one są z Polski. Nie wiedziałam, że to jest polska misja. Skąd się to wzięły? A widzisz, a myślałeś, że to dzikie kraje. Черти окаянные носят вас где-то. Что вы можете взять по этому базару? Это чего такого? Не вышли по нас. Выезжаем стоп. Что то сейчас стало? Выезжаем. Wyjeżdżam. Pierwszym pociągiem. Wychodziłem po ciebie tyle razy. Pomyślałem, że już nigdy nie przyjedziesz. Teresa. Dzień dobry. Nasza panna młoda. Ale siuru. Dawaj. Cia! Dobry pożarowy. Maja, Maja. Chodź już szybciutko. To jest moja córka Maja. Pisałem się o niej. Cieszę się, że cię widzę. No. W kapeluszu. Siadaj. Idź k czortu. Приглашаю, приглашаю. Ну как? Прекрасно. Этот ваш магазин. Ну как, нравится? Что? Мадам, подпишите этот документ. И этот магазин будет ваш. Ну, можно подписать. Прошу. А ты подпишите. Этот будет хороший интерес. Ty też jesteś pewien, że to dobry interes? Masz wątpliwości? Nie mam. Spasiba. Spasiba, большое spasiba! Zobaczymy się jutro. Maja, idziemy. Chcę w pariatkę? Cały wagon. Trzeba zapłacić handlarza. A ty gdzie się znów włóczysz przez cały dzień? O, młodziec. Bierzaj ty. No, pójdziemy. Myślałem, że już nie przyjdziesz. A ten jak nie, no bardziej na środek. Dobrze. Niedobrze. Idź po wodę. Co tak stoisz? Zobaczysz, wszystko się ułoży. Na pewno nie znajdę tu pracy. I Karol jednak pomoże. On tu wszystkich zna.
Gdzie jest twoja mama? Wyjechała? Dawno? Kiedy? Aha, 3 miesiące temu? 3 lata temu. Maja! A dokąd pojechała? Maja! Ach, ty moja tygrysica, złapię cię, dawaj ją, dawaj ją! Mam cię, Maja! Nie mogę jej zastąpić matki. Prawie nie mówię, od kiedy ona odeszła. Kochałeś ją? Doktor powiedział, że to przejdzie. Czasem nie wiem sam, kim jestem, czy Polakiem na wygnaniu, czy tutejszym. Chciałbyś wrócić? Myślałem o tym. Ale kiedy pomyślę o niej... Gdzie Maja? Jezus Maria. Maja! Jezus Maria. Maja! 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 Stój! Stój, nie ruszaj się! Powinna dostać lanie. A nie mówiłem, że ona potrzebuje kobiecej ręki? Ty pojadę, jak byś co. Wysiłki, guziki. A, jeszcze guziki. Gdzie one są? Gdzie jej kusza? Dzień dobry. Dzień dobry. Tu się zmieniło. To mój wspólnik Wang. Zdravstvujcie. Połóż tutaj. Zdravstvujcie. Пожалуйста. Dzień dobry. Prosiłem cię, żebyś uważała na te przeciągi. No chodź ze mną. Wang, możesz już odejść. Z widzenia. Podoba ci się? On jest zazdrosny o każdego mężczyznę, który się do mnie zbliża. Tutaj. A ilu było tych mężczyzn? Nie było żadnego. Teresa! To mundur Kamila, zanieś go na górę. Na razie będzie pomocnikiem zawiadowcy. Da sobie radę. Zobaczysz. Kamil? Za duże. Zawsze wszystko duże. No tak.
Czapka dobra. Co tam się dzieje? Ancin! Ancin! Do widzenia, Ancin! Idźcie stąd! Wynoście się stąd! Do domu, już! Niech będzie pochwalony! Na wieki wieków! Niech będzie pochwalony! Na wieki wieków! Na wieki wieków! Maja, no? Już nie mam do nich sił, ciągle tu przychodzą, chcą grzebać swoich, a przecież to nasz cmentarz! Pamięta pan, co tutaj się działo, kiedy była epidemia? Miejsca nie starczało dla naszych. Pan chyba wie najlepiej, bo sam pan pochował brata. Bóg wie, co nas tu jeszcze czeka. Przepraszam. Kiedy się dowiedziałam, że Jan nie żyje, myślałam, że umrę. I wtedy pomyślałam sobie, że najlepiej będzie, jak oni się pobiorą. Teresa wie, jak się opiekować Kamilem. W razie czego. Ciekawe. Czy Jan nas widzi? Nie puszczę. Kto to? Patrzcie. Chodź się, blać! Dawaj! 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 Stoj! Kto cię mógł prowadzić? Proszę pani, proszę pani. Ja tu coś mam. To od pana Jana. Przed śmiercią prosił mnie, żebym to oddała jego żonie. Przepraszam. Ciało człowieka rozkłada się 9 miesięcy. Tak tu piszą. Ciało człowieka rozkłada się 9 miesięcy, przecież ci mówię. Dziewięć miesięcy. Widziałem się chce. Jak dorosnę, ożenię się z tobą. Ożenisz się ze Znajdą? No to co? I tak się z tobą ożenię. Jak będziesz dla mnie dobra, to się z tobą ożenię. Cztery. Nie wygra pani się. Założę się. O co? O butelkę szampana. Wolałbym dwie. Ha, trzy i trzy. Teresa ma wszy. Tak, trza, trzy. Nierówna, nie poleci orzeł. Gówna.
No i co? Znowu wygrałem. Pójdę się położyć. No posiedź z nami, jest tak przyjemnie. Ja już też muszę iść. Muszę położyć mało. Dobranoc. Dobranoc. No. Co Teresa chciała przez to powiedzieć? Nie, nie dokuczę jej. W łóżku się pogodzicie. Mam przerwę. To Wiktor, mój kolega. Moja żona. A, to jest ta Teresa. A co, nie podoba ci się? A tobie? Chuda, prawda? Jak szkielet. Wuj znalazł ją pod naszymi drzwiami w tej nocy, kiedy się urodziłem. Szyba. A kiedy był ślub? Tuż przed wyjazdem. Młoda żon. Młoda żon, młoda żon. Podpisany bez niej. No dawaj, dawaj. Dawaj bez niej. Się muchy. Chodź. Strasznie dużo much. Były wstrętne. Uspokój. Boję się. Równo. Równo? Spójrz tu, równo. O czym ty myślisz? Mamo! 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 Poznaj mojego przyjaciela. Wiktor. Jest malarzem. Mówi po rosyjsku, ale wszystko rozumie. Miło mi. Rad poznakomic. Poznajcie się, panowie. My się bardzo dobrze znamy. My to cię drogę znają. Zje pan z nami kolację? Chętne. A ty zostaniesz? Nie, dziękuję. Śpieszę się. Do widzenia. Wiecznie niezadowolona. A, znam zadowolone. Tak? Przychodzi od mnie pozować. Czy tak bez niczego? No jasne. Taka jest? No jasno. Przychodzi taka jedna. Tutejsza. Chcesz ją poznać? Będę ją malował. Dobra, dobra. Przyjdę. Rzeczywiście niezadowolona. No nic, a powiedz, jak to było z tym twoim ojcem? Понимаешь, ему не понравились мои друзья. Siadajcie do stołu, zaraz przyjdę. Dziękuję, dziękuję. Особенно, когда один из них наложил на себя галстук. Потом я встретился с одним художником. Ну, в общем, живу и несу цивилизацию в эту дикую страну. Я могу здесь? No tak, 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 siadaj, siadaj. No, nalewaj. Thank you.
namaluję twój portret. Mój? Mój portret. Jest prawda. Dobre światło. Kamil! Okiennice! Przepraszam. Kamil, pomóż mi! Zaraz wrócę. A gdzie to jest największe światło po południu? Naszej sypialni. Naszej sypialni. No, dobrze. Co? Nie, nie, zamknięte! Ancin! Dobra, dostali wszystkie pieniądze, więc niech siedzą cicho. Patrz mu. Stolika dzień. Dawid. No? Poślesz jutro Wanga po towar. Poniał? No, koniecznie poniał. Oj. Dawid, dawaj. Za czym? Dawaj. Nie chcę być jego dłużnikiem. Święty pieniądze rozdawał. Bierzy. Dziękuję bardzo. Trzymaj się z daleka od tego domu. I od Kamila. Nie, to jest to prośba, nie przykaz. A ta kanapa, na której siedzi twoja dupa, jest moja czy twoja? Spokojna, patoko, dawaj tam. Poszli. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Czekaj chwileczkę. Z tej podłogi za chwilę nic nie zostanie. I wpadniemy do piwnicy. Tu nie ma piwnicy. No to szkoda. A to można by zamykać niegrzecznych dzieci. Dzieci czy nie ma? No to będę, no. No jej, no co ty robisz? Przepraszam bardzo. No teraz wysłuchaj. Daj. Da nie nad, no podaż. Jajajajajaj. No i zwinno. Spodnie też. Spodnie też? Nie ruszaj się, no.
ruszaj, synu. No i zwini. Odkąd spotkaliśmy się, wszystko się zmieniło. Co? Coś się dzieje. Guzik. Jaki guzik? Z kamizelki. Trzeba przeszyć. Długo przyszyj. No ale... Prawie pieprzysz już. Ciepło. Nie za gorąco. O, teraz nadchnijmy. Ale pociągi przychodzą punktualnie. Bo ich piluję. Teraz namydlimy z tyłu, z przodu. Mamo. Mamo, wody miałaś mi dolać, ciepłej wody. Dobrze, nadajemy mnie i ja. Mireci, potrzebuję. Na pewno cię kocha. Jak ona jest? Różowa. Mówiłeś, że... Co? Takie biodra. Biust. Noga. Różowa. Szumitka, jak ja. Siłę. Rozmazuj się. Dobra, Linda. Nie należy tyle pić. Co? Co się rozmazuje? Rozwój kraska rozmazujący. Kraska. Cały ja. Prawda? Kamil, jak żywy. A tak niedawno nosiłam go w brzuchu. Myślałam, że pęknę. Mamo. Nie chciałam się urodzić. Siłą mi go wycisnęli. Wody mi odeszły. Mamo. A potem jak się urodził, to był taki malutki. Kurczę, oczy. Mamo, przestań. Idź, kup szampana. Dobra. Musimy to uczcić. A, pieniądze. Mam w sklepie. Jak zawsze. Spokój, jak odeszły. Thank you.
szuru-buru-szuru-buru, to sucha szuru. Szuru-buru-szuru, to jest wyraski. Spasibo. Słuchutka. Zaraz, zdejmij, podnieś rączkę, podnieś rączkę. A teraz... Jesteś taka nieuważna, źle się czujesz? To tak pogoda, pójdę się położyć. Ale przemokłaś. No zaraz wysuszymy. Już. Zaraz będzie dobrze. Co im chodzi, guziki czy tasiemki, nie wiem. Będzie bolało? Zawsze trochę boli. Nicho? Moja pomocnica. I zobacz, co Teresa robi. Ale jesteś mokry. Muszę iść. Jeszcze nie. Muszę sobie wyobrazić, że cię tu nie ma. Bez niego. I on nigdy nie próbował. Nie, nigdy. Nie myślałem, że ty pierwszy raz. Ale... Zawsze trochę boli. Jesteś piękny. Od dziś? Od zawsze. Nie boisz się? Już nie. Thank you.
stygnie? Zimny, jak stygnąca zupa. Kamil, chodź, pomóż mi. Przepraszam. Stygnąca zupa z jadem trupa. Jad trupa. Gdzieś o tym czytałem. Zaraz. No tak, tu. Smacznego. Nie ruszaj się. Kto? Ja czy ona? Obie. Widziałeś nas?
Przepraszam. Drodzy moi, chciałbym znieść toast za zdrowie najwspanialszej kobiety. Mam nadzieję, że są to ostatnie urodziny, które obchodzi ona w stanie wolnym. Stolarz! Stolarz, mamo! Nasz маленький магический театр, господа. Я хотел вам рассказать одну историю, но я передумал. И расскажу вам совершенно другую историю. Однажды человек вместе с волшебником путешествовал по пустыне. Они шли долгие-долгие дни и ночи. И как-то человек спросил у волшебника: «Скажи, а как мне отличить реальность от иллюзии?» И тогда волшебник ему ответил: «Я очень хочу пить. Пойди и принеси мне глоток воды, и тогда я отвечу тебе на твой вопрос». И человек вернулся в пустыню. Он опять шел долгие-долгие дни и ночи. И вдруг он увидел деревню. Он постучал в первый попавшийся дом. И ему открыла дверь удивительной красоты девушка. Когда он ее увидел, он забыл обо всем. Он в нее влюбился с первого взгляда и захотел, чтобы она стала его женой. Так и случилось. Она стала его женой. Родила ему 2 детей, они прожили вместе 15 лет. Но вдруг случилась беда. Ночью река вышла из берегов и затопила всю деревню. Течением сносила дома, уносила животных и людей. Человек попытался спасти свою семью. Он соорудил плот и плыл, борясь со стихией. Но в какой-то момент один ребенок выскользнул из его рук. Пытаясь его спасти, он отпустил другого. А могучая волна выхватила из его объятий его любимую жену. В одно мгновение этот человек потерял все, что он безумно любил. Они все скрылись под зеркалом воды. Когда человек добрался до берега, он сел и горько заплакал. И вдруг за спиной услышал голос: «Где моя вода?» Ты обещал достать мне глоток воды. Тебя не было полчаса. «Как полчаса?» — воскликнул человек. Ведь прошло 15 лет. 15 лет радости и страданий. Зато теперь ты знаешь, как отличить реальность
от иллюзий. Браво! Ой. Браво! Где она есть? Браво, браво! Убежала. Maja, no gdzie ty byłaś? Gdzie ty byłaś? Jego ojca. Obiecałem mu, że się wami zaopiekuje. Zwłaszcza jego żoną. Bądź ostrożny. Chcę się ożenić z twoją matką. Masz coś przeciwko temu? Ja nie. Ale on może by miał. Oszukałeś nas. No, to będzie ze mną. I z Teresą. Możecie wrócić do Polski. Dam wam pieniądze. Chcecie? Do Polski. Chcesz się nas pozbyć? Chcę, żebyś się w końcu zaczął zachowywać jak mężczyzna. Co ma piegi? Nie, ta różowa. Wszędzie? Ona to bardzo lubi. Co? To. A Teresa? Co Teresa? Zobacz. Jakie piękne. Jeśli chcesz, to powiedz Teresie, że jej namaluję. Я ее не держу. Ну, то где она, мать, беги? Теперь везде. Zobaczysz.
O. Pobojałeś się? Nie. Zostaw. Co ty robisz? No? Kamil! 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 Co ty robisz? Zostaw mnie! Kamil! Kamil! Ty bydlaku! Co ty robisz? Co ty robisz? Przestań! Przestań, mówię! Co z tobą? Przestań! Przestań, mówię! Puść ją! Uspokój się, co ty robisz? Puść ją! No puść ją! Człowieku! Jezu, nie umie pływać! Ratuj go! Kamil! Kamil! Całkowity paraliż. To skutek szoku. Nie trzeba tracić nadziei. Te zmiany bywają odwracalne. Czy ona słyszy, co się do niej mówi? Czy cokolwiek rozumie? Raczej nie. Przepraszam. Do widzenia.
Boję się. Kogo? Ciebie nie. Twoje woski. Schowamy je na pamiątkę. Robisz, no to z ума сошла, что ли? Oszczerca! 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 Zamiast tego rozumiesz! Thank you.
Ja może nie mogę bez ciebie. No, puść mnie. Nie mogę bez. Puść mnie. Jest już częstym gościem. Ja go nie zaproszę. Po co tam przychodzi? Dzwon. Podobno umorzyli śledztwo. A kto to ma teraz do tego głowy, jak front idzie? Wiadomo, co to będzie. A tej jego matce to się w głowie pomieszało. Wszystkim, jak ty zabiłeś swojego męża. Ja go nie zabiłam. Nie zabiłam cię! Maya，Maya，Maya， 走吧，走，歇会儿去吧。 Он не жилье! Он не жилье!
wyje! On nie wyje! Patrzy. Boże! Dawidzie! Storka w dębie jeżdżać. Dzięki, wygaj, dębie wygaj. Dokument u ciebie jest, a? Dawaj. Zabył. Zjeść. Tak, zaraz wracam, nie, Maja. Nie, podajdę. Ty widziła małyszka? Хотела купить только гузика. А то не у нее все два-два. Заветная другой не будет никогда. Ты у меня одна заветная другой не будет никогда. Звезда любви волшебная. Звезда прошедших лучших дней. Ты будешь вечно незабвенная. Вино пьешь сама.
idzi. Idzi za mną. Пойдем домой. Пойдем, я тебе домой провожу. Пойдем. Вот на Божье добро. Бедное место здесь, понимаете? Война с одной стороны, там с другой стороны. Не надо, не надо, пошли, пошли. Niedzielę pójdziemy sobie na łąkę. Bierzemy się ładnie. Pójdziemy tam, gdzie był balon. Pamiętasz? Tam, gdzie puszczają latawce.
teraz już będzie dobrze. Leżą mi mój siwe oczki za mąż. Moje dziewczyny rzucą skoń mężki na Znasz to? Znam jednego oficera, który może pomóc, żebyś nie poszedł do wojska. Trzeba tylko postarać się o pieniądze. Ja mogę to dla ciebie zrobić. Ty chociaż. Thank you.
Rybionok zapisem w jej paszport. Wodon. Все в порядке? Да. Хорошо. Знаешь, надо торопиться. Они уже завтра могут здесь добраться. И деньги пропадут. Ты знаешь. Держи. Ну, до свидания, Габриэль Константинович. Давидже. Ну? Kup sobie nową koszulę. Do widzenia. Do widzenia. Eti dzięki. Dla dziewczat i dla ciebie. A ty kuda! Nie! Puśpij mnie! Nie mogę przeszłyć nie! Nie! Eti dzięki. Nie! Передай монахиню, чтобы они заботились с рабом Яна и Камила. И чтобы о Тересе они не забыли ее. Понимаешь? Да, понимаю. А порошок где? Есть, есть. Она потом спать будет через несколько часов. Что? Уберите! Уберите! Пусти! Пусти! Меня забирают парни. Дай мне денег. Я тебя верну. Навык, где бы мял, то бы ничего не дал. Дай мне денег! Пошел вон отсюда! Пошел! Пошел! Берите! Братишка. Кабо. Thank you.
Извините, пожалуйста. Уезжайте отсюда. Не можете здесь оставаться. Уезжайте, прошу. Этот магазин продан. Просто такое время. Продан. Знаешь, у меня трое детей. Я должен о них позаботиться. Уезжай. Я тебя прошу. Если ты этого не сделаешь, я не смогу тебе помочь. Уезжай, прошу. Возвращайся в Польшу. До Польски. Извини. Смотри-ка, бабу ему захотела! Эй, Семен Марухович! Ты знаешь эту бабу? Дядька! Нет, нет, не знаю! Пусти! Пусти ее! Тачанку заводи с левой стороны! Стой, стой. Убегай, убегай. Пойди со мной. Przepraszam, że ośmielam się niepokoić. Słyszałem, że państwo też Polacy i że wracacie. Ja prawie 15 lat po polsku nie mówiłem, tylko we śnie.
pięknie śpiewasz. Shiauer. Pamiętam, kiedy mnie aresztowali, zginęła moja żona. Biegła za mną z córeczką, jak mnie zabierali. Dziecko było w wózku. Żonę spotkała jakaś zbłąkana kula. Wózek potem znaleźli stratowany, a córeczki mojej nigdy. Zniknęła jak kamień w wodę. Przez te wszystkie lata żyłem nadzieją, że wrócę i ją odnajdę. Ale jak ją rozpoznam? Przecież nic o niej nie wiem.